interwencja całej wiedzy, bo tu w tym sąsiednim audycji o całej wiedzy. Nie ma całej wiedzy. Biblia jest niezgłębioną kopalnią. Co by ten człowiek nie powiedział, on jest pod jakimś tam wpływem kogoś innego, innego prądu, innej filozofii, bo jak on studiował, jak się na uczelni, to on musiał się dostosować. Jego sposób myślenia najczęściej jest i nieprawdziwy, i nielogiczny, i po prostu niemądry. Nie wiem, co by on tu nam nie powiedział, to ciągle nas będzie to raziło. Nas, czytają pismo święte całe życie, badają, sprawdzają. Ale nie tylko, a Biblia to nie są studia 2, 3, 4, 5. W dobie, kiedy jest pełne partnerstwo, zarówno młody chłopak, jak i młoda dziewczyna. Bo Biblia jest księgą niezgłębioną, a oni tego nie rozumieją. Oni by chcieli Boga po prostu flaszkować, klasyfikować, pewne rzeczy uporządkować, być świętszym od papieża, a to już było bardzo długo. A wcale nie jest powiedziane, że ten papież jest mądry. Proszę sobie postudiować historię na temat Piusa XII. Proszę postudiować. Nie może liczyć na codzienną pomoc. Źródeł chyba nie brakuje. Proszę czy wnuków. Tak, my zrobiliśmy badania, bo chcieliśmy zrobić taki standardowy, przykładowy dom spokojnej jesieni. Ale doszliśmy do wniosku na podstawie przeprowadzonych rozmów z seniorami, to były rozmowy mniej więcej na próbie ponad 1000 osób, że na razie w Polsce ten system nie będzie aktualny, że ludzie jednak wolą żyć według tego przysłowiowego schematu, że starych drzew się nie przesadza, że już dom spokojnej starości to już jest ostateczność. W związku z tym bardzo się interesujemy taką problematyką, która już jest w tej chwili w wielu krajach Unii Europejskiej, mianowicie przystosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych. Nasze spotkanie dobiega końca. Wszystkim i tym młodym, i tym nieco starszym słuchaczom życzymy jak najdłuższego życia w zdrowiu, w dobrym samopoczuciu, w dobrym towarzystwie oczywiście. Dziękuję bardzo za przybycie do studia naszym gościom, którymi byli pan dr Dariusz Bednarczyk, neurolog z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Dziękuję panie doktorze. Oraz pan dyrektor Ireneusz Fabisiak z Biura Fundacji 60+. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam państwa na kolejny program Na Zdrowie w następną sobotę o godzinie 16:33. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Reklama. Barbara, a co to tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przeciekałeś, kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Po reklamie. Autopromocja. Brak zaangażowania w pracę to jeden z poważniejszych problemów, z jakimi mierzą się organizacje. Czy niedługo każda firma będzie rywalizować o pracownika, starając się zapewnić mu dobrą atmosferę i podtrzymując motywację do efektywnego działania? Czy nadszedł czas pracownika, a nie pracodawcy? Porozmawiam o tym z Joanną Średnicką z Pracowni Gier Szkoleniowych oraz doktorem Michałem Kaźmierskim z Uniwersytetu SWPS. Na audycję Interakcje zapraszam dzisiaj po 22:00. Katarzyna Klepaczewska. Rozpruwa
Popatrz Kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz Kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moroz. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Trzy miesiące do aresztu. Polityczna sobota. Zjednoczona Prawica podkreśla jedność, PO chce decentralizacji, Nowoczesna mówi o porozumieniu... Wniosek jest jeden, proszę Państwa, że świat należy do szatana, diabła. O, takie baby, proszę Państwa, jechały przez Warszawę i za każdym razem inna moda. I nabierały baby z pola pod Warszawą, wychodziły, kłaniały się komu? Kłaniały się Makrynie Mieczysławskiej, mega oszustka wszechczasów, a mało to teraz. Podejrzane. Banki podejrzane. Ile tego było? Państwo zobaczą, że tu w niedzielę w Radiu Maryja, jaka była dyskusja, zażarta, że praktycznie wszystkie banki, które przez Żydów są prowadzone, europejskie, są oszustwem. Jak proszę Państwa, nie wiem, kto na to pozwala, ale że pozwala jeszcze. Jest taki bank Asta, daje pożyczkę. No to tak, jeden, no przez dwa lata, 24 razy 2000 bierzesz i 160 płacisz. Ale Asta bierze już to jakoś jako 189, 185. No to już rządzącego. Mówili dzisiaj o ileś tam 15 zł więcej miesięcznie razy 24. To wychodzi nie 2000, tylko 2400. Chcemy, żeby status Polaków się zmienił, powiedział prezes. No to trzeba dwa razy więcej zapłacić. Dużo więcej niż się otrzymało. Tych pieniążków się wzięło, ale ludzie są zmuszeni brać, no bo nie mają pieniędzy i są jakby niewolnikami oszustów. Biały dzień ich okradają. Udowodniamy, że demokracja działa, no podkreślił szef Solidarnej Polski. Ludzie tam pracują wyspecjalizowani w krętaczcie, bla, na tym czym. Udowadniają, że demokracja działa, że mandat demokratyczny na internecie wszystko, prawda, cyfrowe, wszystko sprawdzone. I tak się ci pożyczki nie dadzą 1500 zł. No na miesiąc jeszcze jest, ale na 3 miesiące za darmo 1500 zł nie dadzą. W trakcie dzisiejszego wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział korekty polityki formacji rządzącej. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Tylko na miesiąc Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, zlikwiduje urzędy. To jest głupiego robota. Program największej partii opozycyjnej przedstawił na konwencji krajowej PO w Łodzi lider ugrupowania Grzegorz Schetyna. Jak przekonywał, obecne uprawnienia wojewodów krzyżują się z uprawnieniami marszałków. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska będzie dążyła do decentralizacji państwa. Tylko silne samorządy zatrzymają centralizm. Świat diabła, no po prostu świat diabła. Tylko po to pokazujemy te wersety w Piśmie Świętym, że Bogiem tego złego świata jest szatan, żeby ludzie to sobie uświadomili, bo ludzie myślą, że jak są kształceni w świeckim systemie, że oni są święci. Jak ktoś więcej wie, to jeszcze gorzej, bo to wszystko jest system tego świata, którego Bogiem jest po prostu diabeł. Oczywiście, że go nie widać, a właśnie on tak robi, żeby go nie było widać. No właśnie o to chodzi. To wszystko jest zakamuflowane, to wszystko jest oszukane.
Hiszpański rząd chce przyspieszonych wyborów w Katalonii i zawieszenia władz tego regionu. Gabinet premiera Mariano Rajoya... Wyobraź sobie, czy pierwsi chrześcijanie to ciało Chrystusa do ust przyjmowali, czy u nich rząd w Madrycie sprawiedliwość, szczerość, prawda, prawdziwość Boża była związana z przyjmowaniem czegoś do ust? No przecież nie. A ci pierwsi chrześcijanie, którzy chowali się po katakumbach przed żołnierzami Nerona, proszę Państwa, to co oni tak śpiewali przeciągle? No przecież nie. Czy oni uznawali łacinę za język święty, czy jakiś w ogóle język za święty? No przecież nie. A to wszystko jest prowadzone. To wszystko jest oficjalnie prowadzone. To gdzie i kiedy? Trzeci, czwarty wieki. To jest bardzo ciekawy okres. 325 rok. Bardzo ciekawym rokiem soborów Nicei, gdzie wszystko to pogańskie połączone z tym, co było Chrystusowe, no bo właściwie to już drugi, trzeci wiek nie był Chrystusowy. Ale tak łatwo się wszystko połączyło tu zamem do kupy na grant, mydło i powidło i kadzidło i klepsydla, że wszystko święte nagle się zrobiło. Dlaczego? No, także Makryna Mieczysławska, jak jechała przez Warszawę, no ona była święta. Potem się ten papież puknął w łeb i powiedział, Boże, czy ta babka, która miała trochę nie po kolei w głowie, przecież ja jako ten papież, to jestem dużo bardziej kształcony, bo papież musi być kształcony. A to jakaś baba odbała się z Sokółki, a właściwie z ruskiej wsi, jako Makryna Mieczysławska, to była Irena Wincowa, że językoznawcy doszli i historycy, eksperci, że to była Irena, prawdopodobnie zresztą też to nie było magnetofonu, nie było kamery, takie pośrednie znaki i dowody, że to była Irena Wincowa. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.